Szanowni Państwo, tak jak powiedział już pan Artur Wezgraj, mamy w Koszalinie do czynienia z sytuacją bez precedensu. To była pierwsza taka sprawa w historii naszego miasta, kiedy władze miasta zwołują konferencję prasową i w świetle kamer opluwają jedną z najbardziej zasłużonych dla naszego miasta osób. Osobę o nieposzlakowanej opinii, o nieposzlakowanym autorytecie, osobę, która serce oddaje swojej szkole. Mówię tak, bo jestem głęboko oburzony, także jako absolwent liceum imienia Władysława Broniewskiego wielokrotnie rozmawiałem z panem dyrektorem, wielokrotnie z nim nadal rozmawiam o szkole i widzę na przestrzeni tych lat, kiedy pełni funkcję dyrektora, jak bardzo dobrze się ta szkoła zmienia. Jak wiele wkłada on serca w to, aby to nasze liceum się rozwijało, aby się zmieniało i żeby bardzo dobrze edukowało swoich uczniów. Także jestem tym głęboko oburzony, no ale cóż, takie ataki widać stają się znakiem firmowym koszalińskiej władzy. Przypomnę, 4 lata temu w kampanii, to między innymi ja osobiście stałem się przedmiotem takiego ataku, kiedy dwóch radnych Platformy, także z przyczyn zawodowych, próbowało mnie zaatakować, oskarżając mnie o niezgodne z etyką radcy prawnego wykonywanie zawodu, co oczywiście okazało się takim typowym fake newsem, jak to się teraz mówi. No ale to staje się znakiem firmowym niestety obecnej władzy. Nie trzeba być, proszę Państwa, prawnikiem, żeby widzieć, że do żadnego wyłudzenia ze strony pana dyrektora nie doszło. Pieniądze wypłynęły błędnie od płatnika, czyli szkoły, bo to szkoła jest sobie płatnikiem, i pan dyrektor zgodnie, uczciwie te pieniądze tej szkole zwrócił. Zdeponował je, tak jak mówi, w szkole, czyli tutaj żadnej szkody nie ma. No o jakim wyłudzeniu można mówić, to ja nie wiem. To jest tylko i wyłącznie działalność typowo polityczna, taka gangsterka, która ma na celu zniechęcić pana Kamieniarza do działalności tutaj w ramach naszego porozumienia. Ja jeszcze o jednej sprawie, a mianowicie o tym, jak to osoby związane z Koszalińską Platformą Obywatelską traktują prokuraturę. Otóż proszę Państwa, jednego dnia lokalni politycy Platformy Obywatelskiej stają przed państwem i w świetle kamer płaczą, jak to prokuratura jest na polityczne zamówienie wykorzystywana przeciwko nim. A co robią drugiego dnia? W stosunku do konkurentów robią dokładnie to samo. Nasyłają prokuraturę, szczują tą prokuraturą uczciwe osoby o nieposzlakowanym autorytecie tak, aby starać się te osoby psychicznie wykończyć. Niestety, nawet pan prezydent Jedliński nie ma odwagi, żeby sam stanąć przed kamerami i zachowuje się trochę jak taki drobny cwaniaczek, który bojąc się, aby odebrać mu łup, którym tym łupem jest władza w Koszalinie, wysyła swoich cyngli, aby to zrobili. Niech się pan, panie prezydencie, nie chowa za urzędnikami. Niech się pan nie chowa za swoimi działaczami. Niech pan ma odwagę stanąć i oskarżać osoby, które dokonały o wiele więcej niż pan dla naszego miasta. Szanowni Państwo, my się nie poddamy, będziemy stać murem za Wiktorem Kamieniarzem i będziemy go wspierać w tych ciężkich chwilach, bo wiemy, że to jest wszystko chucpa. I mam jeszcze pytanie, tak w sumie na koniec, do szefa Platformy Obywatelskiej w Koszalinie. Czy pan akceptuje tego typu polityczną gangsterkę? Czy tak będzie wyglądała kampania w Koszalinie? Czy nie będziemy rozmawiać o mieście, a będziemy szukać na siebie haków? My tych haków nie chcemy szukać, chcemy rozmawiać o problemach miasta, bo to wszystko, co zrobił wczoraj ratusz, co zrobiły osoby związane z Platformą Obywatelską, to jest tylko i wyłącznie przykrycie prawdziwych problemów miasta. Dziękuję bardzo.